Reset Obywatelski. Witam w naszym codzienniku Resetu. Debiutuję tutaj w tej roli. Od razu zapraszam Piotra Nowaka, żebyśmy szybko zaczęli, bo jesteśmy minutę spóźnieni. Cześć Piotrze, ja jestem w takim... Halo, witaj Piotrze, cześć. W hotelowym wnętrzu, zdaje się. Tak jest. Gdzie spaliśmy, powiedz. No właśnie, właśnie przybyłem 7 minut temu do hotelu w Elblągu, więc dzisiaj wszystko jest na wariata. Jutro o godzinie 12 będę tu prowadzić negocjacje w znanej ci sprawie, bo pisałeś o tym dla Inforu, bo Piotrek jest z Inforu.pl, z dziennika.pl, więc w Inforze było na ten temat. Chodzi o pana prezesa z Elbląga, który bardzo dziwnie negocjuje i między innymi nie chciał, żeby związkowcy się w stołówce zakładowej spotykali. To taka dziwna historia. I może od razu przejdziemy do rzeczy samej, bo miało być wesoło z Piotrem. Tak rozmawialiśmy i mieliśmy sobie śmieszkować. Myśleliśmy o tym, żeby coś powiedzieć, jak się tam koalicja trochę sypie, jak tam Hołownia ma swoje ambicje, Czarzasty swoje, Tusk swoje. Myśleliśmy nad różnymi śmiesznymi tematami, a w końcu nam wyszło, chyba że nie będzie dzisiaj śmiesznie, muszę was zmartwić, będzie o mobbingu. Dzisiaj tekst, który czytałem w pociągu na temat mobbingu z RMF FM, tekst już, żebyście też byli wprowadzeni w temat, zaczyna się od tego, że jeden z pracowników RMF FM usłyszał od swojego zwierzchnika: będziecie zapierdalać jak Żydzi w getcie, a tobie jeszcze każe nosić opaskę na ramieniu. Tego typu sformułowań w tym tekście jest wiele. Pozwolę sobie zareklamować tutaj Onet, bo rzeczywiście moim zdaniem to jest dobra dziennikarska robota. Będziemy też, później czytałem też głosy z drugiej strony. Tutaj też spałaś czy się ruchałaś. Też tam dużo jest seksizmu w tych sformułowaniach. Tych wypowiedzi różnych pracowników RMF FM jest bardzo dużo. Tam jest ich kilkudziesięciu. Główny oskarżony to jest pan Bala Wajder, który był szefem działu informacji tego kanału i również jeszcze jest obecny prezes, który w ogóle się nie chce w tej sprawie wypowiadać, pan Tadeusz Sołtys. No i właśnie, więc zacznijmy może od tej konkretnej sprawy. Jeszcze tylko uzupełnię, żeby uczciwie zajawić, pojawił się w wirtualnych mediach materiał jakby drugiej strony, że tak powiem. Pan Bala Wajder uważa, że te zarzuty są w dużej mierze nieprawdziwe, że praca w mediach jest bardzo szybka, że nikt na niego przez te lata nie zgłaszał formalnych skarg i uważa, że to jest po prostu nieprawda. Pan Sołtys w ogóle tego nie komentował. No i właśnie, mamy materiał w Onecie, który, jak mówię, zachęcam was do przeczytania, bardzo mocny, bulwersujący i naprawdę jest sporo tych głosów. I z drugiej strony wytłumaczenia pana prezesa, więc jak ci, jak, że tak powiem, czytałeś, no obydwa jesteśmy też dziennikarzami, więc to też jakby kontekst, jak wygląda w ogóle praca w mediach, chwilę porozmawiamy. Jak ten tekst oceniasz, jego wiarygodność i zarzuty w nim postawione? Wiesz co, ja z reguły dystansuję się od zarzutów wygłoszonych przez kogoś, kto znajdował się w jakimś tam stopniu podległości, później ta współpraca się zakończyła, no i ktoś tutaj ogłasza się ofiarą. Ja nie jestem zwolennikiem tego, że od razu należy tej osobie z gruntu wierzyć. Natomiast w tym wypadku mamy zeznania kilkudziesięciu osób. Ja nie wiem, jeśli dobrze pamiętam, czy tam 80 osób nie podpisało listu, w którym były sformułowane konkretne zarzuty wobec Marka Bala Wajdera. Więc no w tym przypadku raczej mamy wysoki stopień wiarygodności, tak? I mamy podstawy do tego, żeby sądzić, żeby ta historia, oczywiście tam w niektórych momentach tego artykułu, jak ktoś się tam powołuje na serial Royst, dopuszczam takie prawdopodobieństwo, że któryś z tych pracowników, który faktycznie miał na pieńku, czy był ofiarą przemocy mobbingowej ze strony redaktora Bala Wajdera, sobie dokoloryzował. Natomiast nie zmienia to faktu, że wyłania się z tego bardzo negatywny obraz Marka Bala Wajdera jako człowieka i jako zarządcy. To, co mnie najbardziej szokuje, to to, że ten człowiek piastował tam stanowisko kierownicze przez 12 lat, był szefem informacji, od 2012 roku. Dlaczego przez ten czas żaden z jego przełożonych nie zauważył, że ten człowiek nie ma żadnych najmniejszych kompetencji do właściwego zarządzania zespołem? Bo jedną rzeczą jest krzywda tych ludzi. Tam są opisane przypadki pracowników, którzy skończyli na terapii, którzy w tej chwili muszą brać leki psychotropowe, którzy generalnie mają cały czas jeszcze zespół stresu pourazowego po kontaktach służbowych z redaktorem Bala Wajderem. Tak? Natomiast gdzie były procedury, gdzie byli zwierzchnicy?
Ja rozmawiałem się, przygotowując się do tej rozmowy, z Marią Świetlik z Inicjatywy Pracowniczej, która od wielu lat prowadzi badania nad mobbingiem. I zapytałem Marysia, kim jest taki mobber? Jak wygląda osobowość mobbera? Ona mi powiedziała, że nie ma żadnego szablonu. To nie jest tak, że to osoby z szczególnie autorytarnym rysem osobowości mobbingują. Każdy może mobbingować i każdy może być ofiarą mobbingu. Mobbing zachodzi wtedy, kiedy struktura organizacji dopuszcza warunki do tego, że mobbing zaistniał. Kiedy nie ma procedury reakcji na mobbing i nie ma procedury takiego kształtowania trybu kierowania ze zespołem, modelu kierowania zespołem, który by mobbing wykluczał. Widać, w RMF-ie zabrakło jednego i drugiego, bo tu tak naprawdę zespół do spraw mobbingu pojawił się dopiero wtedy, kiedy przez lata już trwała tam ludzka krzywda w RMF-ie. To jest najbardziej szokujące z tego, co się wyłania. Oczywiście również mamy fatalny obraz Balawajdera, etyczny i świadczący źle o jego kompetencjach zarządczych, ale przede wszystkim dramatyczny obraz RMF-u jako organizacji i miejsca pracy. No właśnie, bo ja teraz, przepraszam, tak zerkam jednym okiem, bo mam ten tekst otwarty tutaj na komórce. Problem tam polegał chyba też na tym, że z tego, co sobie wyczytałem, dosyć uważnie czytałem też w wirtualnych mediach, tam powstała ostatecznie komisja antymobbingowa i ona nie stwierdziła regularnego mobbingu. Ona stwierdziła, że były pewne nieprawidłowości i to było sprzeczne z wartościami grupy RMF-FM. Niemniej jednak w tym raporcie nie stwierdzono, że był to, jakby to być, systemowy mobbing i prześladowanie pracowników. Firma ostatecznie się rozstała z tym panem. Pytanie, czy na tle politycznym, czy na tle mobbingowym, że tak powiem. I więc tutaj również troszkę mam wrażenie, że jednak to sprzątnięto pod dywan, jeśli chodzi o radzenie sobie firmy z kryzysem. Nie mam takiego poczucia, że sprawa, znaczy to oczywiście jest bardzo świeża sprawa z dzisiaj. Niemniej jednak no ona dotyczy wydarzeń z przeszłości, bo to nawet no, od lat trwały te zjawiska. No i firma powiedziała, że po prostu były pewne zachowania naganne, ale generalnie rzecz biorąc mobbingu nie było. I drugą mam uwagę, do ciebie pytanie właściwie, bo to jest trudna sprawa, bo właściwie ona dotyka też na przykład ofiar księży pedofilów, że część osób, nawet moich znajomych, jak z nimi rozmawiam i nawet rozmawiałem o tej sprawie, zadaje sobie pytanie, no dobra, ale przecież ci dziennikarze to są ludzie często silni, przebojowi, i przez 12 lat byli męczeni przez typa, wyzywani, te kobiety po prostu jeszcze molestowane z tego, co wynikało z tego materiału, i nikt nic nie mówił. Czy to jest jakaś zmowa środowiskowa i ci ludzie się po prostu bali? Czy zadziałały jakieś mechanizmy konformizmu? To znaczy pytanie jest oczywiście otwarte, bo ja nigdy nie pracowałem w RMF FM. Mogę się wypowiadać na temat, nie wiem, TVP na przykład, gdzie pracowałem i były różne naganne zachowania. Natomiast czy zadziwia cię to, że ten system przetrwał 12 lat, czy kilkanaście? No? To może tak, dwie rzeczy, tak? Dlaczego ten system przetrwał? Moim zdaniem dlatego, że nie było odpowiednich procedur. Było po prostu, była to wada organizacji, słabość organizacji. Natomiast dlaczego ci ludzie się na to godzili, skoro mają wysoki kapitał społeczny, skoro sami piszą o mobbingu, doskonale wiedzą, czym jest mobbing, dlaczego będąc jego ofiarami zareagowali tak późno? Wiesz, to jest taka sprawa, zdajemy sobie sprawę, my, osoby pracujące w dziennikarstwie, jak bardzo tam się pracuje sercem, zaangażowaniem. Bardzo często, będąc dziennikarzem, marzyłeś o tym, może nawet całe życie, żeby zostać. I w momencie, kiedy się już tu znajdujesz, no to czujesz po prostu, że to jest ten moment, to wymaga poświęceń. Te opisy osób, które godziły się na pracę w bezpłatnych nadgodzinach, po 15 godzin, no ja to znam, tak? Ja to znam, bo po prostu musisz skończyć materiał, bo jesteś pochłonięty przez to. Jesteś łatwym celem dla osoby, która dopuszcza się takich nadużyć, która, bo ta osoba wie, w sensie twój przełożony dostrzega to, że ty pracujesz nie tylko dla zarobku, tak? Że chcesz faktycznie coś tworzyć, chcesz dawać społeczeństwu wartościowe publikacje. I że bardzo często też, wiesz, dziennikarze mają strukturę osobowości uzależnieniową, że idą mocno w ten zawód, mają problem z granicami. Wiesz, z tego opisu Marka Balawajdera też się przejawia taki rys. Człowiek, który samemu też nie dawał wytchnienia. Opisy przecież, że on wiesz, narzucał takie mordercze tempo innym, ale sobie również, nie? Nie było u niego dnia wolnego. To są jakieś szokujące sceny z życia człowieka, który faktycznie miał problem ze swoją relacją, z pracą. Tak ja to odczytuję przynajmniej. Przypuszczam, że ci dziennikarze również mogli być uwikłani bardzo silnie emocjonalnie w to. Jeżeli siedzisz w toksycznej relacji,
która jest zarazem dla ciebie ważna, tak? No to bardzo trudno jest się wydobyć z tych toksyn, nawet jeśli one cię niszczą. Tak, ja tutaj teraz cały czas zerkam na ten tekst. Jak wiecie, ja na żywo nie lubię przeklinać, ale tam jest przekleństw bardzo dużo, więc to są cytaty, więc formułowania typu wypierdalaj, no to tam były na porządku dziennym, przynajmniej z tych relacji tak wynika. I dużo takich naprawdę, tam pierdol się, no to cię już tu kurwa nie ma, twoje materiały są gówniane, więc tego typu sformułowań w tym materiale jest bardzo dużo. Natomiast tutaj też, no ja jestem, jak wiecie, związkowcem, tutaj dzisiaj trochę jako dziennikarz też występuję, bo sam znam to środowisko. Natomiast jako związkowiec, lider Związkowej Alternatywy, muszę powiedzieć, że tam jest dużo po prostu takich zachowań też, no łamania kodeksu pracy poza mobbingiem, że tak powiem, czyli na przykład totalne lekceważenie nadgodzin, totalne. Większość z was pewnie nie pracuje w dziennikarstwie, ale ja muszę powiedzieć, że jak ja pracowałem w TVP, to w gruncie rzeczy było to samo. To znaczy, rzeczywiście, no rób to, szybko, już. I nawet takie, no to, że wyszło, co było z Durczokiem, co było z Lisem. Moim zdaniem oni obydwaj też mobbingowali, często w sposób brutalny. Ja z Lisem miałem kontakt chyba dwa razy i dwa razy słowo kurwa padło chyba ze cztery razy w ciągu 15 minut do pracowników i to podniesionym tonem. No, z drugiej strony chciałoby się być, niektórzy mówią, że to jest specyfika mediów, bo tam się strasznie szybko wszystko robi. To jest taka trochę praca na narkotykach pobudzających w gruncie rzeczy, że trzeba w ciągu półtorej minuty coś zrobić. Dostajesz nagrodę bardzo szybko też, prawda? Bo jest tekst, tak, jest reakcja. Jesteś pierwszy. I widzisz, uczyłem cię, żebyś zapierdalał i teraz masz odsłon 200 tysięcy. Więc to też jest. Nie wiem, czy zauważyłeś w tym tekście, ten tekst jest wstrząsający, ale też dużo osób, która pisze, to jest tak. Jest wspaniałym specjalistą, ale mnie w gruncie rzeczy zmasakrował psychicznie. W związku z tym tam jest tak, że wszyscy uznają, że on jest dobrym ekspertem, tylko przemocowym facetem. To też jest niesamowite, że oni to trochę uwewnętrznili. Jeszcze drugą uwagę dodam, nie wiem, czy widziałeś, dziennikarze, którzy też pracowali RMF FM, około 80, wydało oświadczenie, że to są kalumnie, że oni się pod tym nie podpisują i że oni uważają, że to jest niszczenie stacji. Co dla mnie jest trochę przerażające, dlatego że to, że oni nie byli mobbingowani, to znaczy nie znaczy, że facet był w porządku. No, mobbingował ich kolegów i koleżanki, więc dla mnie to trochę przerażające, że teraz nagle jest głos solidarności z prezesem. To tak jakby ktoś powiedział, że ten ksiądz to co prawda molestował, tam gwałcił dzieci, ale przy okazji był dla mnie dobrym pasterzem, nie? Więc dla mnie tego typu są smutne po prostu. Wiesz, to jasne. Wiesz, jeśli spojrzymy w definicję mobbingu, taką rozszerzoną, czym jest mobbing, i dopasujemy to do tego opisu, który się wyłania z zeznań pracowników, no to tak, mamy tutaj regularne i celowe wywoływanie w pracownikach stanów stresowych, nie? Po prostu takie tresowanie, tak? Przychodzisz, ja pokazuję ci, że jestem szefem, ja wywołuję u ciebie stres, żebyś wiedział, kim ty jesteś, znał swoje miejsce w szeregu. Po drugie, nadmierna krytyka, regularna nadmierna krytyka z tego samego powodu, z władczych pobudek. Po trzecie, brak pochwał przy tej nadmiernej krytyce. Po czwarte, rozsiewanie nieprzyjemnych plotek na temat innych pracowników. Tam był cytat pracownika, który mówił, a z nim to w ogóle nie gadaj, bo to debil, nie? Jak tak może mówić zarządca wobec swoich podwładnych, nie? Już tu nie mówię o kulturze osobistej, wiesz, jak dla mnie najbardziej szokujące nie są też żarty tego Balawajdera o Auschwitz, tak, i to, że powiedział spierdalaj, bo ja dopuszczam taką możliwość, że nawet dobry zarządca może mieć rubaszne czy niewłaściwe poczucie humoru, tak, dopóki to nie prowadzi do ludzkiej krzywdy, chociaż tutaj też w zasadzie biorąc pod uwagę, że różna jest ludzka wrażliwość, dla kogoś takie żarty o Auschwitz to mogą wywoływać, no, żywy ból. Złe skojarzenia, ale to nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, co on intencjonalnie robił tym ludziom w codziennych relacjach. Nie? Bo to sprawiało też wrażenie, coś, czego ja nigdy nie rozumiem, może dlatego, że myślę, że nie jestem moberem. Mi nie sprawia przyjemności pokazywanie swojej wyższości nad ludźmi. A z tych relacji wynikało, że obydwaj razem z tym panem prezesem, oni obydwaj czuli przyjemność z tego, że pokazywali swoją wyższość. Jak ktoś ma taką statystyczną przyjemność, to już jest moim zdaniem charakter mobbingujący. To, że oni na przykład rozmawiali z tymi ludźmi, obydwaj, i on i ten sołtys, tamten prezes, to, że oni wielu podkreślało, że oni rozmawiali mając nogi na stole i tak mówili, no i co? I co kurwa? No i co? Jesteś tu dobra, spierdalaj. Że w ogóle taka poza pokazuje... element folwarku? To nie jest folwarczny obraz, że są panowie, którzy siedzą w dworze i jest plebs, jest czerń. A my się cieszymy, bo my jesteśmy panami, my czujemy się lepsi od nich. Nie? A w tym społeczeństwie tak jest, że albo,
albo jesteś na górze i gnoisz innych, albo jesteś na dole, jesteś gnojony. Wiesz, być może u podstaw tej kultury mobbingu, której tu obserwujemy, leży właśnie taki obraz, taka świadomość stosunków społecznych. Tak, natomiast generalnie rzecz biorąc, ja się tak zastanawiałem szerzej nad, bo mieliśmy też chwilę porozmawiać szerzej nad zjawiskiem mobbingu w Polsce. Tak. Ja zresztą kiedyś napisałem taki tekst, no w gazecie prawnej, że tak powiem, w twojej drużynie obecnej, za który nawet dostałem nagrodę jakiegoś tam pióra odpowiedzialności, i ówczesny szef OPZZ-u Jan Gus, który również mnie mobbingował razem z innymi ludźmi z OPZZ-u, powiedział, że to jest beznadziejny tekst, tak, że w ogóle o czym ty piszesz, nie? Co też moim zdaniem... Więc pani nad jego duszą. No ale generalnie to była ze strony OPZZ część mobbingu wobec mnie, bo ja też byłem mobbingowany, no ale nie chcę do tego wracać, bo nie o tym jest też ten program, mówimy teraz o RMF FM. Ja sobie przygotowując się też raz jeszcze otworzyłem przepisy dotyczące mobbingu, odkąd ja napisałem ten tekst, a to było kilka lat temu, niestety wiele się nie zmieniło. Jest jeden artykuł w kodeksie pracy 94 i może też mówię też do osób, które nas oglądają, może to się trochę w głowie nie mieścić, ale generalnie zgodnie z polskim kodeksem pracy mobbing jest totalnie bezkarny. To znaczy mobberowi nic zupełnie w polskim systemie prawnym nie grozi. Ja teraz mówię o samych przepisach odnośnie mobbingu, bo oczywiście można też nawet na stronie Związkowej Alternatywy ukazały się ostatnio przepisy, na które się można powoływać. To jest przemoc psychiczna, to jest po prostu przemoc, to jest zastraszanie, to jest stalking nawet niekiedy, jeżeli pracodawca męczy cię całą dobę, ale to są inne przepisy. Natomiast sam przepis o mobbingu to jest artykuł 94 kodeksu pracy. Jakbyście chcieli, to sobie wpiszcie. Kodeks pracy, artykuł 94 z taką trójką u góry. I tam jest generalnie napisane, że pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi, że mobbing to są działania lub zachowania, o czym ty zresztą mówiłeś, polegające na uporczywym, długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Pracownik, u którego mobbing wywołał roztrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia. Pracownik ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania. Niemniej jednak jedyną karą, że tak powiem, jest ewentualne odszkodowanie od firmy. Natomiast nie ma tam żadnej kary, czy to ograniczenia wolności, robót publicznych, więzienia, nic takiego nie ma, więc nawet jeżeli ktoś wywalczy, zdarzały się takie procesy, nawet między innymi z Ministerstwem Zdrowia nawet znam osobę, 100 tysięcy wygrało, ale zapłaciło ministerstwo. W związku z tym tutaj osoba mobbingująca nie ponosi żadnej kary, ewentualnie można wywalczyć, to zazwyczaj niewielkie odszkodowanie, więc w gruncie rzeczy taki mobber w polskim systemie prawnym jest bezkarny. Natomiast jedna uwaga odnośnie, co szokuje w kontekście tej sprawy, nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę, że kodeksowo mobbing mówi o regularnym i wielokrotnym właśnie prześladowaniu danej osoby. W związku z tym, jeżeli taki balawajder ci powie, jesteś pierdolonym śmieciem, rozumiesz? Jesteś pierdolonym gnojem i później przerwa 3 tygodnie i później znowu, wiesz co? Pierdzisz kałem, jesteś nikim, jesteś zerem, w ogóle nie powinieneś żyć, przerwa 3 miesiące, to samo, to nie jest mobbing zgodnie z tą definicją. To są jednorazowe incydenty. Więc wydaje mi się, że tutaj nie ma instrumentów w gruncie rzeczy prawnych, żeby dochodzić swoich praw na moc samego kodeksu pracy. I to dla mnie jest szokujące, muszę powiedzieć. Tak, zwróć uwagę ten fragment. Właśnie jak oni siedzieli w tym gabinecie, wyniesionym gabinecie razem z prezesem RMF-u i tam zapraszali ludzi, pracowników na regularne gnojenie, to oni mówili, że takie spotkanie trwało kilkadziesiąt minut często. Słuchaj, jeżeli przez kilkadziesiąt minut doświadczasz jednoznacznie negatywnych komunikatów, tak, od osób, od których zależy tak naprawdę twoja egzystencja, przyszłość twojej kariery, nie? To może być traumatyczne zdarzenie, chociaż ono jest jednorazowe. Być może już w codzienności swojej pracy jest w miarę okej, nie? Nie ma takiego stresu. Natomiast to jedno może odcisnąć się głęboką traumą na wiele lat. Więc faktycznie to jest istotnie, jest ważna luka. Myślę, że między innymi też dlatego mobberzy czują się bezkarni, że jeśli nawet mobujesz tej firmy, nawet jeśli odejdziesz z tej firmy, to pójdziesz do innej firmy i co? Nie masz w kartotece, nie masz wyroku za mobbing, tak? Jesteś tak naprawdę czysty. Wiesz co, jeszcze jedna rzecz, wiesz, zwróciła w tym wszystkim moją uwagę. Mobbing jest kontrskuteczny, jeśli chodzi o jakość pracy pracowników, szczególnie jeżeli mówimy o pracy kreatywnej, jaką jest praca dziennikarska, praca twórcza. To pracownik poddawany regularnemu stresowi, on po prostu pracuje gorzej, przestaje wierzyć we własne możliwości. Zabijasz w nim to, co najpiękniejsze, umysł, twórczość. Więc też jakby z punktu widzenia korzyści organizacji, no to faktycznie, gdyby był tam normalny zarządca, który stosuje normalne metody motywacji, tak, stara się budować pracownika mentalnie, wyznaczać mu cele, pokazywać, jak dążyć do realizacji tych celów, będąc mentorem,
no to sądzę, że ta stacja by odniosła jeszcze większy sukces. No. Ja też jedną uwagę tutaj, komentując te głosy, bo tak przeglądam to, co wy piszecie, no mamy trochę mało czasu, dlatego wybaczcie, że mało się do was odnoszę, ale to były takie komentarze, jeden z komentarzy mówił, że część tych ludzi, którzy podpisało taki akt solidarności z tym Balawajderem i z kierownictwem, że oni bronią swojej firmy trochę. Otóż pracodawca nie jest tożsamy z firmą. W momencie, kiedy my jako związek, Ilona Garczyńska krytykowała bardzo ostro panią Gertrudę Uścińską w ZUS-ie, ja krytykowałem panią Uścińską, kiedy, nie wiem, Darek Pawelczak, obecna tutaj, Basia Konobrocka też z Kędzierzyna Koźla, krytykuje pracodawcę, to nie znaczy, że chce upadku firmy. Jeżeli krytykuje się złego zarządcy, to ja wam też powiem osobiście, bo ja też jestem dziennikarzem i Piotrek jest dziennikarzem. Dziennikarze mają, to w ogóle pracownicy mediów mają to do siebie, że oni bardzo często kochają swoją pracę. Bardzo często i są skłonni na różne poświęcenia i to też można zrozumieć w ten sposób te komentarze, że ten człowiek mnie niszczył, ale ja jakby nie mogłam od tego odejść, czy nie mogłem, dlatego że ja tą pracę po prostu lubię, tak? To znaczy, że to jest piękna przygoda i to ten pracodawca, można powiedzieć, no można powiedzieć, to on niszczy firmę tak naprawdę, bo ci ludzie chcą tam pracować. Monika Żelazik też była mobbingowana w locie, ale ona lubiła, bo stewardess też lubią swoją pracę. W związku z tym to nie można tak mówić, że jak ja krytykuję pracodawcę, to znaczy, że chcę zniszczyć firmę. Nie, ja chcę, żeby pracodawca przestał mnie niszczyć, a nie chcę zniszczyć firmę. No tak, zgadza się. Wiesz co, wtedy, kiedy jesteś sercem w jakiejś pracy, wtedy jesteś łatwym celem dla mobbera, bo mobber wie, że może sobie na więcej wobec siebie pozwolić, bo wie, że to jest dla ciebie coś więcej niż tylko zarobek. Tak, też mi się tak wydaje, natomiast mamy jeszcze parę minut, więc ja chciałem też powiedzieć coś, bo tutaj było pytanie odnośnie tego, jak zmieniać przepisy. Ja swego czasu porównywałem właśnie te przepisy i to było częścią tego mojego tekstu dla Gazety Prawnej sprzed paru lat. Okazuje się, że Polska obok bodajże krajów śródziemnomorskich ma jedne z gorszych przepisów, to znaczy te zapisy są bardzo ogólne i w gruncie rzeczy bardzo rzadko się wygrywa i w ogóle bardzo rzadko kwestie mobbingu trafiają do sądu, bo zazwyczaj w ogóle to jest tak, że trzeba mieć papiery od psychiatry, że trzeba mieć poświadczenie, krótko mówiąc, urzędowe. Nie wystarczy tylko po prostu być zgnojonym, ale trzeba jeszcze urzędowe od lekarza potwierdzenie, że się było gnojonym. Trzeba mieć, więc najlepiej mieć uszczerbek na zdrowiu psychicznym w ogóle stwierdzony, że tak powiem, w papierach. Trzeba mieć zwolnienie, w związku z tym jak ktoś regularnie chodzi do pracy i cały czas pracuje, no to jest jakby przesłanka, że on wcale, że on żyje jakoś tam i może pracować. W związku z tym, co to za mobbing, jeżeli ty możesz pracować, nie? Niestety trochę polski ustawodawca wychodzi z takiej strasznej dosyć przesłanki. Natomiast na przykład we Francji, co też ostatnio w Związkowej Alternatywie trochę o tym rozmawiamy, we Francji jest tak, że za mobbing grozi kara więzienia i być może to jest jako straszak nawet, bo ja nie mówię od razu, że jak komuś wykaże się mobbing, to od razu trzeba, że tak powiem, typa na rok do więzienia zamykać się trzy. Ale jeżeli mobbing jest naprawdę brutalny, naprawdę niszczy, naprawdę to jest takie konsekwentna przemoc psychiczna, no to generalnie zastosowanie przemocy jest kodeks karny i moim zdaniem warto by wpisać właśnie możliwość kary więzienia na przykład do lat 3 dla brutalnych mobberów. I druga uwaga, to też tutaj nawet z Piotrem rozmawialiśmy kilka razy, nawet z pewnym uśmiechem, żeby tak nie był cały ten ponury ten nasz program, chociaż on jest ponury, z pewnym uśmiechem, co by się stało, gdyby takiemu człowiekowi, którego zawód brzmi dyrektor, na przykład na 5 lat zakazano zajmowania stanowisk kierowniczych. Czyli krótko mówiąc, za mobbing utrata możliwości zajmowania stanowisk kierowniczych na lat 5, to być może nawet byłby większy straszak niż więzienie dla takiego człowieka na pół roku. No bo słuchaj, skoro zabieramy prawko na kilka lat pijanemu kierowcy, który jeszcze załóżmy potrącił człowieka po pijanemu prowadząc, to dlaczego nie mielibyśmy zabierać kierownicy do zarządzania ludźmi, człowiekowi, który zarządzając ludźmi wyrządził pracownikom krzywdę? Skoro ten człowiek wyraźnie się nie sprawdził, a mało tego jeszcze szkodzi, doprowadza do uszczerbku na zdrowiu ludziom, którzy byli jego podwładnymi, no to moim zdaniem powinno się mu zabrać kierownicę, tak jak się zabiera prawko pijanym kierowcom. Też mi się tak wydaje, tutaj czytam też te komentarze od was, tutaj na przykład Marzena pisze, że nie pozwoliłaby siebie tak szykanować. Część osób też spotkałem się z argumentem, że jak się praca nie podoba, to warto było po prostu od niej odejść. Ale powiem ci też, Marzena, że to nie jest takie proste.
momencie, kiedy wszyscy się przeciwko tobie odwracają, no bo to niestety jest tak, że jeżeli pracodawca jest bardzo przemocowy, jest też charyzmatyczny, bo o tym Balawajderze mówili, że on przy okazji był naprawdę takim szefem przez duże S, takim ostrym gościem i poza tym, że był moberem, zdaniem wielu pracowników, to on przy okazji rzeczywiście bardzo twardo kierował zespołem, wydawał ręczne polecenia, w związku z tym ludzie się go słuchali, więc jeżeli ktoś mu stawiał opór i szef go zaczął gnoić, to ludzie bali się po prostu stawiać opór. Oczywiście, że można to nazwać konformizmem, niemniej trudno być w firmie, gdzie jest się jedynym, ma się tylko dwie koleżanki czy dwóch kolegów, którzy gdzieś tam w toalecie ci mówią, kibicuję ci, tak, ja jestem z tobą. Plus jeszcze on bardzo umiejętnie rozgrywał swój wizerunek władcy, taki patriarchalny, że tutaj trzepnął przez łeb, zgnoił, ale następnie załatwił miejsce do lekarza specjalisty, skrócił kolejkę, zorganizował szczepienia dla pracowników, korzystał z tych swoich władczych umiejętności i kontaktów do tego, żeby pokazać, jaki on jest wpływowy, także że lepiej się trzymać blisko niego, także owszem, no czasami potrafi zaboleć słowo od szefa, ale jednak to szef, on też potrafi pogłaskać jak trzeba, nie? Tak, to ja mam wrażenie, że w ogóle to by tam mogło jeszcze dojść do jakichś takich no, tragikomicznych wydarzeń, że szef doprowadzi cię do całkowitej masakry psychicznej, po czym ci załatwi dobrego psychiatrę z pieniędzy firmy nawet i powie, dobra, no to masz tutaj terapię poza kolejką do jakiegoś mojego znajomego psychiatry ci załatwię. Więc to trochę tak momentami wyglądało, tym bardziej, że on niestety mu się chyba udało na jakiś czas zrobić ten właśnie manipulować tymi pracownikami. Pod tym względem, że najpierw kogoś upokorzył i tam mówisz, spierdalaj ty śmieciu, a później na przykład tego samego dnia wieczorem był miły i potrafił, no dobra, no, jak taki przemocowy mąż, czy taki rzeczywiście jakiś ojciec, który bije, ale czasem, dobra, masz tu zabawkę, masz czekoladkę, Jasiu, co prawda cię sprałem, ale jednak tu kupiłem ci czekoladę. I niestety chyba trochę wychował. Znaczy też bardzo mnie, nie chcę powiedzieć rozbawiła, bardziej może wzburzyła, zburzył mnie ta odpowiedź Balawajdera, która się ukazała w wirtualnych mediach bodajże. Ja może to zacytuję. Jednocześnie chcę stanowczo podkreślić, że praca w newsach, w dodatku w największym radiu w Polsce, z jednej strony stanowi źródło zawodowego prestiżu, jest wyzwaniem dla jej niewątpliwą satysfakcję, z drugiej strony jednak bardzo często bywa obarczona stresem, presją i napięciem, wynikającymi z konieczności nieustającego pozostawania w gotowości. Mi się wydaje, że znaczącym czynnikiem w tym całym stresie był właśnie sam Marek Balawajder. Tak, no bo jeżeli faktycznie ta praca jest stresująca, a jest, no to on tego stresu nie odejmował, nie pomagał rozładowywać, nie motywował, tak, tylko jeszcze dodawał, także obniżając de facto wydajność pracy pracownika, jego radość z pracy, osłabiając zespół. Bardzo, bardzo zły zarządca. Tak, no i też te jego odpowiedzi o tym, że przez 13 lat wpłynęła tylko jedna skarga na niego i to jeszcze w innej sprawie, no to trochę tak jak również ksiądz pedofil czy jakiś przemocowy, może, no a kto się skarżył? No to okej, nawet jeżeli wykorzystałem seksualnie 50 dzieci, no to co, były jakieś skargi na mnie? No to nie jest dobry argument, dlatego że to jeżeli się tworzy przemocowy system zarządzania, no to jego częścią jest to, że ludzie się boją i rzeczywiście nie zgłaszają. Zresztą jeżeli po tym wszystkim zgłoszono do władz radia mnóstwo skarg, że oni nawet byli zaskoczeni skalą, po czym uznali, że jednak nie było systemowego mobbingu, no bo taka była ostatecznie decyzja. Były tylko pewne nieprawidłowości, niezgodne, że tak powiem, zachowania z linią radia. Ale nie. A wiesz, co bym jeszcze sprawdził? Kto był bezpośrednim przełożonym Balawajdera? Bo mówimy cały czas o nim, tak, jako ten, ale ktoś musiał zaniedbać cały system proceduralno-ochronny. Dlaczego ta procedura dopiero została stworzona wtedy, kiedy już było mnóstwo pokrzywdzonych. Nie, ja chciałbym teraz zobaczyć. Zwróciłeś uwagę, jest tam jeszcze pan Tadeusz. Jest pan Tadeusz Sołtys, prezes stacji, który dostał pytania, też się pojawia w kontekście mobbingu i on w ogóle postanowił siedzieć cicho po prostu. Więc Tak. Gra na przeczekanie też najwyraźniej. Nie? Natomiast też niestety mam wrażenie, że to przypomina też tłumaczenia na przykład Tomasza Lisa, że on wychowywał ludzi do właśnie takiej twardości, hartości ducha uczył. To są niestety tacy panowie, że tak powiem, tradycyjni macho, którzy uważają, że jak oni dadzą kilka razy w zęby, to człowieka jeszcze nauczy. I to właściwie dobrze. Więc mam wrażenie, że tutaj żadnej skruchy też nie ma, co jest w sumie dosyć przerażające, że tak jakby, że oni się nawet nie uczą na błędach. Żadnego przepraszam tu nie ma nawet wobec tych ludzi. Mało tego. Jest...
oświadczeniu Balawajdera znajduje się zapis, który mówi, że pracownicy, którzy składali na niego skargi, to ci, których praca została negatywnie zweryfikowana. Czyli rozumiesz, sugestia, że tak. Składali byli, nie? Ale on dobra, musimy... Że ustawa o sygnalistach uniemożliwia mu dowiedzenie się, kto tak naprawdę na niego złożył skargę, czyli on wie, czy nie. Tak? To jest też bardzo ciekawa rozbieżność w tym oświadczeniu. Musimy kończyć, natomiast ja tak podsumowując apeluję do was, tym bardziej, że jestem, jak wiecie, liderem Związkowej Alternatywy, związku, który z mobbingiem walczy i też chce zmian legislacyjnych na tym polu. Piszcie, mówcie głośno o mobbingu, nie bójcie się też nagrywać waszych oprawców, to jest już ważny dowód w sądzie, który jest przez sądy uznawany. Nie bójcie się o tym mówić, przekazujcie, gdzie się da i kolegom i koleżankom z pracy i nam, związkowcom, liderom związkowym, bo naprawdę mobber lubi ciszę, warto o tym pamiętać. Jedyną waszą bronią tak naprawdę jest nagłaśnianie patologii, mówienie o nich, również nagłaśnianie ich w mediach ogólnopolskich, więc nie dawajcie sobie zamknąć ust, nawet jak macie silną presję ze strony tak zwanych kolegów i koleżanek, żebyście cierpieli w milczeniu. Nie cierpcie w milczeniu. Nie ma sensu, naprawdę, życie jest jedno. Dobra, bardzo ci, Piotrze, dziękuję. Ja również dziękuję i dziękuję państwu za uwagę. No, trzymajcie się, widzimy się, słyszymy za tydzień, a już w środę porozmawiamy sobie o tym, co się dzieje w ZUS-ie po raz kolejny, a to będzie bardzo gruby program i taki bardzo, no niestety trochę też przerażający, no niestety tych patologii na rynku pracy w Polsce jest bardzo dużo, również w instytucjach państwowych. Trzymajcie się, na razie, do zobaczenia, do usłyszenia. Reset Obywatelski.